Państwu zaprezentować magnetofon kasetowy Pioneer CT339. A więc jest to rocznik 91. Bardzo ładnie nagrywa. Full Logic Control, Auto Blue, Dolby HX Pro, Dolby BC, Auto Tape Selector. Bardzo ciekawy magnetofon, który ma Auto Blue, automatyczna kalibracja. Jest. Zaraz pokażę Państwu, na czym to polega. Wciągniemy sobie kasetę. Ustawimy na końcówce. Liczniczek. I teraz tak, Auto Blue włączamy i patrzymy, co się będzie działo. Tutaj jest bias, level, equalizer. Proszę, automatyczna kalibracja kasety. Przygotowanie do... Proszę. Tak to wygląda. Świetny magnetofon. Tu akurat wyszło error, bo kaseta jest stara i się niby nie nadaje na nagrywanie. Ale możemy zobaczyć na chromowej taśmie, jak się zachowa. Przelecimy do końca.
Spróbujemy włączyć auto blue. Zobaczymy, co się będzie działo. Pięknie to się kalibruje. Też error. Czeka. Zawsze to mi fajnie. Taśma chromowa. Nie. O co tu chodzi? Ach, koniec kasety. Trzeba troszkę więcej cofnąć. No, teraz spróbujemy. Equalizer. Prąd podkładu. Lewy prąd equalizer. O, jest nutumet. Tak, gotowy do nagrywania. Teraz w momencie nagrywania już będzie fajny dźwięk. Puścimy kawałek płyty. Tu już możemy sobie zapis włączyć. Czekamy na sygnał z kompaktu.